Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na czwarty odcinek wideo PZBOK Typ Dnia. Dzisiaj żegnamy kolejną drużynę. Tak jak wczoraj żegnaliśmy Oklahoma City Thunder, tak dzisiaj chyba pora pożegnać się San Antonio Spurs. Jest to o tyle smutne, że być może to oznacza także pożegnanie Grega Popowicza, czyli jednego z najwybitniejszych trenerów w historii koszykówki. Popowicz być może zakończy karierę po tym sezonie i odejdzie z ławki trenerskiej San Antonio Spurs, więc z jednej strony chciałoby się oglądać tych Spurs jeszcze jak najdłużej, ale z drugiej strony rozum niestety podpowiada, że to chyba jest koniec. Denver Nuggets obudzili się wreszcie w tej serii, wygrali mecze numer 4 i 5, znaleźli wreszcie sposób na zatrzymanie Derricka White'a, który miał świetne spotkania numer od 1 do 3. Natomiast w kolejnych spotkaniach więcej minut dostał Torrey Craig, zawodnik, który okazał się istnym kryptonitem na umiejętności Derricka White'a. Craig nie tylko świetnie sobie radził w obronie, ale także był bardzo skuteczny w ataku. Trafił kilka ważnych trójek i to on przyczynił się walnie do tego, że Nuggets wygrali te ostatnie dwa spotkania. Spurs mają taki problem, że nie tylko nie są w stanie wygenerować wystarczającej liczby punktów w ataku, ale także przestała działać ich obrona. O ile w meczach numer 1, 2 i 3 byli w stanie ograniczać typowe akcje dla Nuggets polegające na ścięciach po linii końcowej, tak w ostatnim spotkaniu to już się niestety tak dobrze nie udawało. Nikola Jokic i Mason Plumlee znajdowali świetnie biegających po linii końcowej Jamala Murraya czy Garego Harrisa i uruchamiali ich w ofensywie. Spurs mają problem z zatrzymaniem tego duetu na obwodzie, a jeśli dodamy do tego, że Nikola Jokic w ostatnim meczu rzucił tylko 11 razy do kosza, a i tak Nuggets wygrali, to pokazuje, że naprawdę Spurs mają problem. Jeśli dodamy do tego sam fakt, że wydaje się, iż skład po prostu Nuggets jest też głębszy i jest w nim po prostu dużo więcej talentu niż Spurs, to zdecydowanie jawi nam się problem dla drużyny San Antonio. Dlatego też w dzisiejszym odcinku PZBOK Wideo Typ Dnia obstawiam handicap plus 2,5 dla Nuggets, bo mamy na to bardzo fajny typ na stronie pzbok.pl i najzwyczajniej w świecie jest on bardzo prawdopodobny do wejścia. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!